Dzisiaj mamy gościa, to jest zapowiadanego gościa. Fachowiec, specjalista w dziedzinie szkoleń i gnębienia kierowców. Tak bym to nazwał z mojego punktu widzenia. Proszę się nie gniewać. Pan Andrzej Polkowski, tak? Myślę, że nie koniecznie za odgnębienia, ale od sprawdzenia wiedzy, umiejętności przyszłych kierowców. I ja mam takie pytanie pewnie, które też interesuje widzów. Chodzi mi o przejścia dla pieszych. Po zmianie tych przepisów po prostu nie przeprowadzono akcji jakiejś takiej edukacyjnej. Ani dla pieszych, ani tak naprawdę dla kierujących. Według kierujących często zachowanie szczególnej ostrożności to jest tylko zwiększenie uwagi. W szkole, u dzieci też, bo jestem kierowcą, tak? Czyli codziennie jeżdżę, dojeżdżam i też widzę, chodzą wycieczki, tak? One są oczywiście zabezpieczone, dzieci tam trzymają sznureczki takie, że łączą te rączki. Idzie pani w pierwszym szeregu, pani w drugim, ale ja ani razu nie zwróciłem uwagi, żeby któreś dziecko odwróciło głowę lewo czy prawo. I no, jak te mrówki ze wzrokiem skierowanym na drugą stronę przejścia. I teraz taka sytuacja, załóżmy, że wszyscy zachowali ostrożność, ale się zdarzyło taki jeden na milion przypadek, że ten pojeździe uległ awarii hamulca. Problem w tym, że nawet to samo uczenie dzieci spójrz w lewo, spójrz w prawo, ale jeżeli to dziecko nie wie, po co patrzy. Prowadzę też szkolenia, kursy reedukacyjne dla osób, które utraciły uprawnienia za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i między innymi... No jak, jesteśmy liderami czy nie w Europie? Jeżeli chodzi o badanie samo poziomu alkoholu, to część alkomatów, szczególnie tych alkomatów, które posiadamy indywidualnie, ma skalę w promilach, a niektóre mają w miligramach. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy alkomat, który mierzy w miligramach, to wynik z alkomatu musimy mnożyć 2,1. Nie możemy zapominać, że do 2017 roku to ilość badań przeprowadzanych w Polsce na kierowcach dochodziła do prawie 18 milionów. To grubo. Dosyć grubo. I tych osób było zatrzymywanych też dosyć dużo. Jeżeli chodzi o ilość badań w 2020 roku, w związku z tą pandemią, która wtedy była, pewnymi ograniczeniami w przemieszczaniu się, ilość badań spadła o 10 milionów. Czyli w 2020 roku. Czyli więcej niż 50%, tak? Tak. I my dopiero w tej chwili od 2022 roku ilość tych badań wzrasta. No tam było wtedy około 6 milionów, w tej chwili w roku ubiegłym chyba było około 13 milionów badań. Czyli jeszcze i tak, jeszcze nie osiągnęliśmy tego pułapu na przykład z 2020. Nie wróciliśmy jeszcze. Tak, tych badań po prostu nie jest wcale aż tak dużo.